Ja rozumiem, że chodzi o zakaz palenia w domowych paleniskach, tylko boję się, że ludzie mogą tego nie rozróżniać, bo węgiel to jest symbol na Śląsku. Z jego wydobywania żyją tu całe rodziny od pokoleń. Jak ktoś tu w Śląsku i Zagłębiu mówi, odchodzimy od węgla, to walczy z symbolem. Po pierwsze, o ile dobrze wiem, zdecydowana większość węgla, których palimy u siebie indywidualnie w gospodarstwach domowych, pochodzi nie z Polski, tylko ze wschodu. A węgiel to węgiel. A ten węgiel, który wydobywamy, to przede wszystkim przemysłowy. I tak jak powiedziałem, tutaj ta droga odchodzenia wraz z pakietem zabezpieczeń powinien być już dawno przez rząd przygotowany i pokazany na kilkadziesiąt pewnie lat. Ja mówię o gospodarstwach jednorodzinnych i myślę, że my sprawujący czy to władzę samorządową, czy krajową nie powinniśmy patrzeć na to, czy to, co mówimy, jest popularne i czy przynosi nam w słupkach plus czy minus. Jestem przekonany, że plus tak naprawdę, tylko musimy dbać o swoich mieszkańców, a ludzie w okresie jesienno-zimowo-wczesno-wiosennym po prostu trują się w swoich miastach i co tu dużo mówić, naukowcy twierdzą, że umiera kilkadziesiąt tysięcy ludzi od smogu, więc tutaj nie mamy wyboru po prostu, no, nie ma innej możliwości. Mówienie, że analizy są oczywiste. Tak, że stąd jest węgiel. Ja jestem z Zagłębia, z dziada pradziada, ja wiem, że tu się wydobywa węgiel, że tutaj było hutnictwo, że była ciężka praca, ale zdrowie, życie ludzkie jest bezcenne.